Miasto Delft zostało założone w 1075 roku. Obecnie liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców. Gotycki Nieuwe Kerk, czyli Nowy Kościół. Jego budowę ukończono w 1496 roku. W 1584 roku w specjalnym mauzoleum pochowano tu Wilhelma I Orańskiego i od tego czasu świątynia jest miejscem pochówku członków dynastii Oranie-Nassau. Znaczna część rynku jest niestety zamknięta z powodu występów związanych z Dniem Króla. Na rynku jest renesansowy ratusz z 1620 roku. Nowy kościół z kryptą grobową dynastii Oranie-Nassau jest w sąsiedztwie ratusza. Jego wieża wznosi się na wysokość prawie 109 metrów. Jak to często bywa w Holandii, miasto poprzecinane jest siecią kanałów.